Cześć kochani, dzisiaj zapraszam Was na vlog z zawodów jednodniowych, które odbyły się w Białym Lesie. Zapraszam do oglądania. Do Białego Lasu pojechaliśmy tylko na jeden dzień, dokładnie to w niedzielę, aby wystartować w konkursie klasy M i klasy C. Chciałam Wam powiedzieć, że zostałam ambasadorką firmy Aperia for Animals. Na filmiku możecie zauważyć, że mam na sobie koszulę od nich. Prezentuje się ona bosko, a jeśli chcecie znać więcej szczegółów, jak mi się ona sprawdza, to zaglądajcie na mojego Instagrama. Nazwę macie w opisie. I tak po ponad godzinnej jeździe dotarliśmy na miejsce. Tego Wam nie wspomniałam, ale w Białym Lesie startowałam po raz pierwszy. O tym Wam nie wspomniałam, ale w Białym Lesie startowałam po raz pierwszy. Powiem Wam, że nie spodziewałam się aż tak pięknego ośrodka. Parkour nie był mały, ale za to kolorowy, dużo ciekawych przeszkód. Była tam restauracja, było miejsce do stępowania z koniem, rozprężalnia też nie była najgorsza. Więc cóż tu mogę powiedzieć? Podsumowując, z chęcią wpadnę tam ponownie na jakieś zawody. Kolega przyszedł. Jesteśmy sobie na zawodach w Białym Lesie. Pierwszy raz tu jestem. Aktualnie patrzę sobie tą kartkę. Potarność kopię, jak wiecie. No i co jesteśmy? Szykujemy się do startu. Mamy jakieś pół godziny. 10 na 11 godzin. Potem wczesne. No to wszystko. Fajnie. Tylko vlogów nie było. Babcia idzie. Więc no, tak jak słyszeliście, miałam sporo czasu, bo jechałam 10 na 11 koni. Zaplotłam sobie kokardkę, spokojnie wyczyściłam tornasia, wypryskałam go na muchy, założyłam ochraniacza. Wszystko będziecie widzieć tutaj na filmiku. Także oglądajcie. Jak wiecie bądź nie wiecie, tornasz ma taką małą, siwą plamkę na chrapach. Jest ona cały czas na słońcu, więc staram się mu ją zabezpieczać, znaczy zabezpieczać to miejsce, żeby nie miał poparzeń, takim kremem dla niemowląt na właśnie przeciw poparzeniom. To jest taki fajny trik, jeśli macie konia, który ma skłonności do poparzeń, szczególnie w okolicach chrap nosa, to po prostu warto zadbać o te miejsce. Tornaś nienawidzi
psikadeł, sprayów. Strasznie go to irytuje. Nie wiem, czy się boi, czy po prostu mu się to nie podoba. No, ale czasem trzeba, tak jak teraz, trzeba go spyskać na muchy, bo bardziej nie lubi much niż sprayów, więc chyba musiał to jakoś przeżyć. Wziął to na klatę. Gdy jest tak słonecznie, dbam o jego kopyta, żeby nie były suche, smaruję olejem. Aktualnie stosuję jakiś naturalny, w sumie nie wiem, jaki to jest dokładnie firmy. Ważne, żeby nawilżał te kopyta, żeby one nie były suche, nie pękały i się nie łamały. Dostaję wiele zapytań, czy polecam swoje oficerki. Te, które mam na filmiku na sobie, to są firmy Tatini, modelu to konkretnie nie pamiętam. To są te z odpinanym rzepem. Mam je tylko na zawody. Minie w grudniu 2 lata, odkąd je kupiłam, bo kupiłam je na promocji, pamiętam, 2 lata temu, jak pierwszy raz byłam na kawaliadzie właśnie na stoisku firmy Tatini. Akurat był ostatni model tych. I co? No i sprawują mi się naprawdę świetnie. Nie mam do nich żadnych zarzutów, naprawdę. No i powoli zaczynamy turnaj się osiodłać. Ma on na sobie czaprak firmy Queen Horse, ale z logiem firmy WSRH. Trochę skomplikowane, ale mam nadzieję, że zrozumieliście, o co chodzi. Tak samo z nausznikami, są one firmy Queen Horse, ale z logiem WSRH. Zawsze się pytacie mnie, skąd albo z jakiej firmy mam daną rzecz, to podkładka jest firmy Acavallo, to jest to taka z silikonem, która pod wpływem ciepła dopasowuje się pod konia. Tutaj widać popręg mam firmy Kentaur, a siodło to jest moja nowość. Znaczy nowość, jeśli śledzicie mnie na Facebooku i na Instagramie, to wiecie, że już trochę czasu to siodło mam, a jest ono firmy Equip. Popręg, tak jak już mówiłam. Puszczyska też są firmy Equip. Strzemiona to jest Lorenzini. No i co tutaj jeszcze? O, bryczesy, które mam na sobie, są, jak wiecie, moje ukochane. Bryczesy firmy Horze. Kask to jest Samshield, który... Samshield Miss Shield. I ten kask sama jakby dekorowałam, jakby sama w domu ja siedziałam i przyklejałam swoje diamenciki. No i co, tornaś ma na sobie Kantar film Equiline. No i to chyba tyle. Test. These days they don't wanna be near that, 'cause if it's selling records they don't wanna hear that. A clean cut, we'll do it like Disney. Well adjusted, trusted, trust me. Party anthems, get them dancing. Well I'm the king of... Na pierśnik również jest firmy Equip. Shiny notoriety. They disappeared into the back to go and get Heidi. Hey! Where did all the good go? Baby, this is where you're dead wrong. Alright, hey, oh. Here's to all the heroes and every misfit in all my down and outs. Hey, oh. Where did all the good go?
powiedzcie mi, czy to tylko ja tak mam, że jak startuję na zawodach, to wszystko musi być takie od dopięte na ostatni guzik, od A do Z. Wszystko musi być nasmarowane, żeby nie było żadnego brudu widać. Wszystko tutaj nasmarowane. No nie wiem, ja tak mam. Tak samo, teraz będziecie widzieć, jak ja poleruję strzemiona. No, u mnie wszystko musi być perfekcyjne. God, how could I top? Call me maybe. Well, I'm delirious. She's vicarious. Let's disappear into the back to go and get serious. Hey, oh, where did all the good go? Baby, this is where you're dead wrong. Alright, hey, oh, here's to all the zeros. A. No i o głowie jest pożyczone od Róży Szeląg. Dzięki, Róża. Jest ono firmy Dijon. Ja na swoje nadal czekam. Już mija trzeci miesiąc, ale wytrwale wyczekuję tego dnia, kiedy ono przyjdzie. Przyjdzie na nogach po prostu do mojego domu. I będzie ono też firmy Equip. Porobiłam takie całe zamówienie do siodła. Cash value for hashtag anthems. Sing it now, hallelujah, up for ransom. Whoa. Cash value for hashtag anthems. Chyba zdążyliście zauważyć, że na każdych zawodach towarzyszą mi moi rodzice. No nie ukrywajmy, bez nich byłoby dużo trudniej. Tutaj akurat mój tato pomagał mi siodłać, moja mama kręci dla was te materiały, więc jestem jej bardzo wdzięczna za to wsparcie i za to, że po prostu są. Kocham was! A ja znowu pucuję i pucuję. Oj. Bo przy tych wodzach, przy tym wydzidle, te wodze tak się brudzą. Och. Dajcie znać, czy też znacie ten ból, że one tak strasznie się brudzą w tym miejscu. No i co? Po obejrzeniu parkouru wsiadłam sobie na tornasia. Postępowałam. Tutaj widzicie, jak sobie kusuję. Torna jest podniesionym ogonem. No i oglądajcie, jak wyglądało moje rozprężenie. O, właśnie w tamtym budynku była właśnie restauracja. Ostatni skok do wyjazdu na parkour i oglądajcie mój przejazd. Tornado i Julia Szychowiak, klub sportowy z Polszery Trzebnica. Przygotuję się z numerem 10 Zuka.
dzięki agresywnej jeździe w drugiej fazie, jak widzieliście, ten skok do ostatniej też dużo nam dał. I dzięki temu uzyskaliśmy pierwsze miejsce w tym konkursie, w konkursie klasy N. W klasie C zajęliśmy drugie miejsce. No i co? No i dziękuję Wam za oglądanie, za słuchanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku, który obiecuję pojawi się niebawem. Buziaki i zaglądajcie na fanpage'a Instagrama mojego, jak i firmy Aperia for Animals.